Dawid Kownacki na pierwszy trening Lecha Poznań niemalże prosto z Berlina. Powiedz, jak to się stało, że byłeś na tym decydującym o awansie do Igrzysk Olimpijskich dla Polaków meczu? W sobotę wieczorem oglądałem mecz z Francją, niestety przegrany. I tak sobie pomyślałem, zastanawiałem się co w ogóle, czy mam jakieś plany na niedzielę i tak wyszło, że nie, więc napisałem do znajomych, czy by nie chcieli też pojechać, wyrazili dużą chęć i pojechaliśmy. Mecz był stosunkowo wcześnie, więc jeszcze wczoraj wieczorem byłem w Poznaniu na spokojnie, także ani nie musiałem ani wcześniej wstawać, ani późno nie wróciłem. Byłeś tam zupełnie incognito, ale jednak transmisja telewizyjna nie pozwoliła się ukryć. Wszyscy cię widzieli, dużo dostałeś telefonów o tym, że chyba widziałem cię w telewizji podczas transmisji na żywo? No tak, kilka wiadomości było, że mnie widziano. Jak widać, niczego chyba się nie da ukryć, ale po prostu pojechałem tam prywatnie. To był ostatni dzień naszego urlopu, więc chciałem to jakoś spożytkować przy okazji kibicować reprezentacji narodowej. Lubię bardzo siatkówkę i śledzę to, także była okazja, do Berlina nie jest daleko, także wybrałem się i to była bardzo dobra decyzja, bo ten mecz był no niesamowicie emocjonujący i co najważniejsze, zwycięski na ziemi niemieckiej, to jeszcze bardziej cieszy. Już niektórzy mówili, że Dawid przynajmniej zobaczył od razu na początku sezonu, jak walczyć do końca i co to może dać. Rzeczywiście chyba taką lekcję można byłoby ciągnąć z tego, co pokazał hartu walki, hartu woli ducha polskich siatkarzy. No tak, nasi polscy ogólnie sportowcy, sporty drużynowe mamy takie, że te końcówki meczów szczególnie zawsze są takie emocjonujące, czy to piłkarze ręczni, czy właśnie siatkarze. Pokazują jak naprawdę, że trzeba wywalczyć i wierzyć do końca, bo w tym czwartym secie przy stanie 2-1 dla Niemców tam w połowie seta było 3-4 punkty straty i mimo tego nasi siatkarze się nie poddali, wyszli z ogromnej opresji. No i ten tiebreak to już w ogóle też niesamowite emocje, wygrane na przewagi, więc naprawdę no, najlepszy mecz chyba z możliwych i lepszego meczu sobie nie mogłem wybrać, żeby zobaczyć na żywo.